Siemaneczko, moi drodzy, witam was, kochani, serdecznie. Ja jestem Juken, a to jest seria Pytania od Widzów. Padła taka propozycja, abym nagrał odcinek i powiedział co nieco na temat haczyków, bo wiele osób ma z tym problem. Także, moi drodzy, jak najbardziej przechodzimy do tematu. Jesteśmy w sklepie, oczywiście haczyki to jest tutaj sprzęt wędkarski i haczyki. I teraz pierwsza, najważniejsza rzecz, jaką należy powiedzieć, moi drodzy, na samym wstępie odnośnie haczyków, że zdecydowanie polecam wam stosowanie haczyki bezzadziorowe. Wszystkie bezzadziorowe. One są, jak widzicie, za monetki, no ale jak rzadko zrywacie, powiedzmy, przypony, no to jest szansa, że nie zbankrutujecie. Także zdecydowanie bezzadziorowe. No i pytanie, dlaczego? Dlaczego bezzadziorowe? No między innymi dlatego, że na bezzadziorowych dostajecie więcej expa za złowioną rybę. Także zawsze starajcie się stosować haczyki bezzadziorowe. Zaraz wam powiem na temat wielkości i rozmiarów tych haczyków, ale bardzo ważna rzecz. Tutaj też przelecimy sobie za chwilkę po łowiskach. Znaczy, nie będę wchodził na łowiska, tylko tak podsumuję, jeśli chodzi o łowiska i stosowane przeze mnie bynajmniej haczyki na danych łowiskach z drobnymi wskazówkami. Także zaczynamy konkrety. A więc tak, moi drodzy, haczyki 10, zwykłe 10, tak? Hashtag 10 w zasadzie. 10, 8, 6, 4, 2, 1. Te są najmniejsze. Dziesiątki zwykłe są najmniejsze i każdy kolejny haczyk będzie większy od poprzedniego. W tym przypadku jedynka to są największe haczyki, tak? A dziesiątka to są haczyki najmniejsze. Generalnie nigdy nie stosowałem takich haczyków jak dziesiątki, ósemki, szóstki. Raczej nawet chyba na samotnej gwieździe, jak dobrze pamiętam, to dwójki stosowałem, może czwórki. Już teraz nie pamiętam z samotną gwiazdą, no ale generalnie jedynki bardzo często też stosowałem. Później macie haczyki, moi drodzy. Tak jak mówię, polecam stosowanie bezzadziorowych, ale ja wam pokazuję tutaj po prostu przez cały przekrój sklepu. Później macie takie haczyki. Oczywiście haczyki offsetowe to są haczyki do tej wędki, no nazwijmy to roboczo spinningowej, ale to jest ta druga wędka castingowa, tak? Natomiast no tam na to jakby jest do spinningu i tutaj nie zakładacie. Haczyków offsetowych nie założycie na zwykłe wędki typu ani na karpiówkę, ani na gruntówkę, ani na spławikówkę. To też warto, żebyście wiedzieli. To jest specjalny haczyk po prostu do innego rodzaju wędki, bardziej na spinning, tak to nazwijmy. No i macie, moi drodzy, potem haczyki takie coś jak hashtag 2 przez 0. I to jest właśnie bardzo ważne. Tylko ja postaram się tu może przesunąć, żeby było ich troszkę więcej. Oczywiście, tak jak mówię, polecam bezzadziorowe. Jeżeli macie haczyki 1, 0, tak, to są haczyki w tym przypadku najmniejsze, a 10-0 będą haczykami największymi. Czyli tak jak idziemy tutaj wzwyż, 5-0 będą większe od jedynek i od czwórek. I teraz też bardzo ważna rzecz. Haczyki 1-0, gdzie my je tu mamy? Tutaj, a nie, to są offsetowe, sorry. No tutaj gdzieś powinniśmy mieć, mamy haczyk 1-0, będzie, moi drodzy, większy. No bo w poprzednich wersji, tak? Pierwsza wersja, tak jak mówiliśmy, najmniejsze są dziesiątki, największe są jedynki, tak? I teraz haczyk 1-0 będzie większy od haczyka jedynki. Czyli to idzie w tę stronę, czyli macie 10, 8, 6, 4, 2, 1. 1 są największe i później idzie w drugą stronę do góry, czyli z tym zerem, tak? 1-0 będą większe od jedynek, potem wiadomo, no 2-0 będą większe od 1-0. Aż największe haczyki, jakie macie na tym tutaj tych możliwości, no to będą haczyki 10-0, tak? Czyli 10-0 to są totalnie największe haczyki. Znaczy, no nie totalnie, bo później jeszcze na wyższym levelu macie haczyki, moi drodzy, te 14-0, tak? No ale to mówimy na takich niższych levelach, więc 14-0 będą największe, ale generalnie teraz jak to wygląda z łowiska? No jeżeli jesteście na samotnej gwieździe, no to wiecie, to tak naprawdę dwójki możecie stosować, możecie gdzieś tam jedynki założyć, chociaż nawet wydaje mi się, że jedynki będą za duże. Idąc dalej, łowiąc na przykład leśnej willi, no to na karpie, jeżeli chcecie karpie wyciągać, to spokojnie haczyki te dwójki, tylko nie zero, tylko zwykłe, tak? Dwójki czy jedynki śmiało możecie zakładać na karpie, będzie git. Przypuszczam, że jakbyście 1-0 założyli, to też te kilogramowe karpie by wam wsiadały. Ale właśnie, o co chodzi teraz z tymi haczykami? No bo o rozmiarach mniej więcej wam powiedziałem. No to podam wam może na przykładzie już tak troszkę
łowiska z lekko wyższym levelem, czyli na przykład niech to będą szczupaki na Michigan. No na Michigan polecam łowić na nie mniejsze haczyki niż 4-0, najlepiej nawet jak 5-0 sobie byście założyli, czy takie 4-0, oczywiście bezzadziorowe, cały czas będę to powtarzać, nie? Czyli na Michigan, no tak na szczupaki, to polecam haczyki 5-0, 4-0 są git. Jeśli chcecie mieć dużo brań, chcecie szybko siatkę zapełnić, to te 4-0, 5-0 będą ok. Ale słuchajcie, nic się nie stanie, jak założycie na Michigan na szczupaki nawet haczyki 7-0. I tak dla jasności, jak ja bym teraz poszedł na Michigan na szczupaki, czy już no dosyć dobrych wędkach, bo to też tak naprawdę, wiecie, no im większy haczyk, tym większa ryba wam może wziąć, a mniej bierze mniejszych, tak? I to tylko o to chodzi, o tą częstotliwość brań. Czyli spokojnie możecie na Michigan założyć haczyki 7-0. Zresztą to wszystko macie w tej serii z levelowania konta, tam możecie podejrzeć, jak ja to robiłem i jakie brania były na jakich haczykach. Ale mówię o odnośnie częstotliwości brań tylko i wyłącznie, tak? Czyli te 5-0 na Michigan są ok. Siódemki też są ok, ale już tych brań na pewno będzie mniej w przypadku Michigan. Idąc na przykład dalej z levelem, czyli na przykład Delta, no jeżeli tutaj łowicie jesiotry, no to moi drodzy, zdecydowanie te jesiotry na te 5-0 minimum. Raczej bym nie zakładał mniejszych kaczyków niż 5-0. Spokojnie 7-0 też oddadzą, jeśli chodzi o łowienie jesiotrów. I jest znów ta sama historia. Jeżeli byście przykładowo założyli dziesiątki, 10-0, mówimy o tych największych, 10-0, to pewnie te przecież jesiotry będą wam na to brały. Tylko tych brań będzie o wiele mniej. Czyli jeżeli chcecie szybko expić, szybko zarabiać kasę, no to lepiej założyć te haczyki takie połowiczne, czyli powiedzmy 5-0, tak w połowie, tak? I wtedy oczywiście wpada wam więcej tych maluszków, ale macie dużo brań. To samo jeśli chodzi o karpie na delcie. Też myślę, że haczyki 4-0, 5-0, jeśli chodzi o karpie, będą ok na delcie, nie? No później, jeśli już wiadomo, wbijamy ten 50 level, macie Whipping Willow, macie Anglię, no to tu, moi drodzy, no raczej bym nie szedł już, wiecie, w oszczędzanie na tych haczykach i po prostu wchodzicie na Anglię, od razu załóżcie haczyki 10-0, oczywiście bezzadziorowe i będzie git. I teraz bardzo ważna rzecz. Haczyki karpiowe są w tej samej jakby numeracji, czyli też jest 1-0, 2-0, 3-0. Z haczykami karpiowymi wygląda to dokładnie tak samo. Macie, widzicie, dwójki, zwykłe jedynki, czyli jedynki karpiowe są największe, ale później 1-0 będzie większa od jedynki. To jest dokładnie ta sama historia. Więc haczyki karpiowe oczywiście na wędkę karpiową, nie? I co niestety ważne, nie założycie, moi drodzy, haczyków bezzadziorowych na wędkę karpiową, czyli na wędkę karpiową możecie założyć albo haczyki karpiowe, albo te haczyki Cappin's Hook, nie? Przy czym od razu wam mówię, jeżeli łowicie, ja korzystam z tych haczyków, one są fajne, na przykład widzicie dwunastki, teraz korzystam z trzynastek, no wiadomo, wbiję level, to i czternastki kupię, wszystko spoko, tylko musicie liczyć się z tym, że jeśli zakładacie te haczyki, to one są traktowane jako zwykłe haczyki, a nie jako bezzadziorowe. To jest bardzo ważne, więc jeżeli jesteście na Whipping Willow, mówimy tu o levelu 50+, tak? Jesteście na Whipping Willow i szybko chcecie ten exp wbijać, oprócz zarabiania kasy, no to mimo wszystko polecam wam haczyki mieć 10-0 bezzadziorowe, wtedy szybko wbijacie exp. Tak samo na szczupakach, na Michigan, tak jak mówiłem, żebyście mieli tam 5-0 czy 6-0 te haczyki maksymalnie, to też bezzadziorowe i też wtedy macie więcej expa na unikatach, na medalach, na każdej rybie wpada wam bardzo ładne exp z tego względu, że zakładacie haczyki bezzadziorowe, czyli zdecydowanie, no niestety na karpie nie macie bezzadziorowych haczyków, ale generalnie polecam wam, tak jak widzicie, to na przykład 10-0 w przypadku już Whipping Willow, no te 3 monetki stracicie, trudno, ale macie 10 haczyków za to i jest ok. Jak nie chcecie, żeby wam te haczyki gdzieś ginęły, moi drodzy, bo one, jak widzicie, są dosyć warte. O, tutaj akurat byłem, widzicie, na Anglii i chcę wam coś pokazać. Tu mam haczyk 10-0 na takie, na kukurydzę, łowię sobie na przykład karpie, nie? I teraz, chcecie zmienić haczyk, to te haczyki często się zagubiają. Więc żeby tak się nie stało, przenieście sobie z powrotem tu. I wtedy haczyk, który was interesuje, no ja akurat naniosę ten sam, haczyk, który was interesuje, po prostu przenieście tu i wtedy zawsze będziecie mieli tyle samo, bo jeśli byście, nie wiem, nanosili kolejny haczyk, to ten wam się może zagubić.
Kilka razy tak miałem, no chyba, że to naprawili teraz po aktualizacji, ale lepiej nie ryzykować. Jak widzicie, tu macie całą listę haczyków. Ja mam te haczyki jedynki, dwójki, czyli w moim przypadku w ekwipunku dwójki są najmniejszymi haczykami, jakie mam, tak? Ale później, jak sami widzicie, mam bardzo dużo tych wszystkich 1.0, 10.0. Zawsze pamiętajcie, że jak będziecie szukali, to niby jest, tak widzicie, niby jest rosnąco, ale te 10.0 wam się ukryją pod jedynką. Także żebyście nie szukali tu za dziewiątką, bo będziecie szukali, że nie macie, zawsze 10.0 się tu ukryje zaraz za jedynką. Także to taki protip, żebyście nie tutaj się nie pogubili. Więc jeśli chodzi o to, to mówię, bezzadziorowe haczyki, jedynki są największe z tych zwykłych haczyków, a z tych 1.0 do 10.0, no to 10.0 będzie największym haczykiem. Oczywiście później są 14.0 jako już największe, nie? Jeśli chodzi o łowiska, to mniej więcej wam powiedziałem, no to możecie sobie w playliście całej z levelowania konta po prostu zobaczyć, jakie haczyki stosowałem na jakim konkretnym łowisku. I tak samo oczywiście wygląda numeracja, jeśli chodzi o przynęty sztuczne, moi drodzy, bo zobaczcie, jest to dokładnie tak samo, bo macie podany jakiś tam rozmiar tego, na przykład, nie? Jedynka, czyli że jedynka to znaczy, że jeden, czyli odpowiadające haczykowi jedynce czy dwójce, tak? Ale później będziecie też mieli na przykład, o proszę bardzo, na przykład tutaj mamy blachę wąską 1.0, czyli już będzie to większa blacha niż, o na przykład ta łódka, która jest hashtag 1, będzie mniejsza od 1.0, 1.0 jest większa, tak? Czyli te zawsze 1.0 będą większe. No i dokładnie tak samo wygląda tutaj historia. Blachy również możecie kupować, moi drodzy, bezzadziorowej. Pamiętam, że są jakieś misje z tego, żeby ileś ryb złowić na bezzadziorowych tutaj tych blachach. No nie wszystkie są oczywiście dostępne bezzadziorowe. Także tutaj możemy zaznaczyć, nie wiem ile jest dostępnych. O, jak sobie zaznaczycie bezzadziorowe, to może wam wybrać tylko bezzadziorowe, nie? Ja na przykład tu mam blacha średnia bez zadziorów. No już jej nie używam, bo już jest mi za mała. Ale macie blachę średnią bez zadziorów, na przykład 3.0, nie? Potem co dalej? No tak samo, słuchajcie, w zwykłych haczykach, to tutaj też macie kategorie bezzadziorowe, nie? Macie kategorie bezzadziorowe, macie karpiowe. Jak chcecie tylko na wędkę karpiową, to kliknijcie sobie karpiowe i wam pokażę wszystkie haczyki karpiowe. No jeśli chodzi o łowienie na delcie, jeśli ktoś ma wędkę karpiową na delcie, to nawet też nie macie dużej możliwości, moi drodzy, bo zobaczcie, jeśli karpie byście chcieli łowić na delcie, to wędki karpiowe na delcie wam nie oddadzą, bo zwróćcie uwagę, 42, 44, dopiero gdzieś, no w granicach 50 levelu się fajne haczyki zaczynają, czy tam 48 level, 4.0, nie? Jakbyście na karpie, a tak byście musieli łowić na naprawdę małych haczykach, więc tak szczerze nie polecam wam kupować wędki karpiowej, jak jesteście na delcie, bo to nie wykorzystacie tej wędki. No chyba, że chcecie łowić, no nie wiem, na haczykach 1.0, mając 42 level, tak? Łowić na haczykach 1.0 i co chwilę się denerwować, że wam jakieś małe ryby wpadają. Więc moim zdaniem, jak już jest na przykład, no podaję na przykładzie delty, moim zdaniem, jeżeli na delcie chcecie się pobawić po prostu jesiotry mieszane na karpie, no to lepiej mieć, jak widzicie, te wędki gruntowe. No i tutaj nawet 22 level tak naprawdę możecie haczyki bezzadziorowe 10.0 kupić. Nie? Czy 8.0, czy zobaczcie. Czyli już idąc na Michigan, na 30 levelu spokojnie wszystkie te haczyki macie dostępne, no bo Michigan jest od 30 levelu, tak? A tu od 22 levelu wam się te haczyki odblokowują. Tylko że w przypadku, tak jak mówię, Michigan szczupaków, to 7.0 raczej bym ustawiał jako największe haczyki na waszym miejscu, ale bardziej polecałbym wam 5.0. I to sobie na moich odcinkach możecie zobaczyć. I tak jak mówię, żeby nie było, że jestem hipokrytą, bo ja jak najbardziej, jeżeli teraz bym wszedł na Michigan, to z haczykami 10.0. Tylko że wiecie, mi już nie zależy na szybkim zapełnianiu siatki, raczej jeżeli tam teraz bym wszedł, to po to, żeby pobić rekord. I to jest też taka uwaga odnośnie haków. Jeśli zależy wam na pobiciu rekordu, ale liczycie się z tym, że możecie mieć mniej brań, i to dotyczy czy to Michigan, no właściwie każdego łowiska, no ale takich tych, na które robiliśmy w playliście z levelowania konta, jeżeli chcecie po prostu pobić rekord, to zakładacie większe haki, ale liczcie się z tym, że będzie mniej brań, będziecie tam bardziej, wiecie, się nudzili,
A jeżeli chcecie, żeby wam się więcej działo, ale też co za tym idzie, brało więcej takich mniejszych jakichś popierdółek, no to załóżcie mniejsze haki, nie? Im mniejsze haki założycie, przykładowo, no niech będzie ten przykład Michigan. Według mnie nie ma sensu łowić na mniejszych hakach na Michigan niż 5-0, czy już naprawdę 4-0. 4-0 to już absolutnie najmniejsze haki, jeśli chodzi o szczupaki na Michigan. Jak dla mnie. Jeśli chodzi o deltę, ta sama historia. Jeżeli czy to karpie, czy jesiotry, no 5-0 to według mnie to już totalnie, totalnie po prostu najmniejsze haki. Aha, i nie sugerujcie się tym, że tu macie napisane sum, tak? Że to jest rodzaj sum. To nie znaczy, że to są tylko na suma, nie? Spokojnie karpie, bo to jest, nie wiem czemu tak napisali. Jak widzicie, macie jakieś tutaj napisane dziwne. Chyba, że to tak napisali, ale nie sugerujcie się tym, że tam jest napisane sum, to nie ma nic, moi drodzy, do rzeczy. Haki te bezzadziorowe są na każdą rybę. Czyli tak jak mówię, polecam bezzadziorowe i raczej te z hashtagiem łamanym przez zero. Im wyższa cyferka, tym większy haczyk, a w przypadku zwykłych haczyków jest to dokładnie odwrotnie, czyli jedynka jest największa, a dziesiątka najmniejsza, przy czym i tak ta jedynka będzie mniejsza niż na przykład 1-0. Celowo to powtarzam drugi czy trzeci raz, żeby wam to w pamięci utkwiło, bo to jest dosyć ważna informacja. Więc to tyle, myślę, jeśli chodzi o haczyki, to tyle. Nie ma co tu więcej się, moi drodzy, rozgadywać. Trzymajcie się, cześć!